Miasto ma pewien potencjał, przede wszystkim ma włodarza, który od lat mówi o tym, że czego on by na tym lotnisku nie chciał zrobić. Nawet wskazali termin, 19 grudnia i dzień wcześniej napisali, że wycofują się z tego terminu. Potem miał być ten tydzień, nie pasuje, bo pana prezydenta nie ma, a cały czas Urząd Wojewódzki jest zasypywany różnymi pytaniami, tak więc ten termin się przesuwa. Ja odnoszę takie wrażenie, że pan prezydent Piotr Głowski chce gonić króliczka, chce opowiadać o tym, czego by nie zrobił na lotnisku, a złapać króliczka po prostu nie chce. Po tym, jak pod koniec 2014 roku powiat pilski przekazał teren lotniska na rzecz Skarbu Państwa, trwały próby przejęcia go przez miasto Piła. Ministerstwo Obrony Narodowej i Infrastruktury i Budownictwa pozytywnie zaopiniowały wniosek prezydenta Piły o przejęcie obiektu. Było jedno główne zastrzeżenie. Miał zostać zachowany typowo lotniczy charakter, a lotnisko ma być jednorodne. Cała procedura przejęcia obiektu miała potrwać kilka miesięcy i zakończyć ją przed końcem roku. Dziś już wiemy, że to się nie stanie.